Cześć. Witajcie dziś w odrobinę innej scenerii w materiale, który ma być uzupełnieniem dla opowieści o BTR-60. Pojazd ten przez 63 lata swojej historii, wyprodukowany w 25 tysiącach egzemplarzy, używany był przez 57 podmiotów, w tym ONZ. Musiało to doprowadzić do powstania licznych wariantów i modernizacji tego pojazdu. Dlatego też zdecydowaliśmy się przedstawić je Wam w oddzielnym odcinku. Mam pełną świadomość, że lista wariantów przygotowana w materiale nie jest w 100% kompletna. Dlatego jeżeli znacie wariant, którego brakło nam w materiale, to opiszcie nam go w komentarzach, a jeżeli znajdziecie jego zdjęcie, również je tam umieśćcie. Razem spróbujemy stworzyć kompletne zestawienie wszystkich wariantów bohatera naszego odcinka. Zapraszam do oglądania. Rumunia. TAP-63 to prototyp rumuńskiej wersji BTR-60P, wyposażony w rumuńskie podzespoły, w tym dwa silniki Saviem SR-213. Nie wszedł do produkcji seryjnej. TAP-71 to rumuński wariant BTR-60PB. W odróżnieniu od oryginału posiadał zmodernizowaną wieżę, w której kąt podniesienia broni został zwiększony do 90 stopni. Pojazd otrzymał dwa produkowane w Rumunii silniki Saviem SR-225 o mocy 140 koni mechanicznych każdy. TAP-71M to wprowadzony na początku lat 80. wariant pojazdu wyposażony w silniki diesla Saviem 797-05 o mocy 130 koni mechanicznych każdy. TAP-71AR to samobieżny moździerz kalibru 82 mm. Z pojazdu ściągnięto wieżę, a miejsce po niej przykryto dużych rozmiarów włazem, pod którym kryła się broń główna, czyli moździerz M1937 z zapasem 100 pocisków. TAP-71A R1450-51-52 to pojazdy dowodzenia. 1451 otrzymał zmodyfikowaną wieżę z pojedynczym karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm i małym dźwigiem do usuwania baterii, zewnętrznym generatorem prądotwórczym i czterema antenami, w tym dużą teleskopową. Wyposażenie radiowe stanowiły radiostacje R401M i R1451. Bułgaria. BTR-60PBMD to zmodernizowany w Bułgarii pojazd, który otrzymał silniki VAMO DT3900 lub Rover TD200. Po bokach wieży zamontowano po parze wyrzutni granatów dymnych. Wymieniono celownik na dzienno-nocny. Ostatecznie powstał tylko prototyp. BTR-60PBMD-1 to pojazd, który otrzymał silnik diesla Cummins ISB-2530 o mocy 250 koni mechanicznych oraz po 4 wyrzutnie świec dymnych na każdym boku wieży. Wóz wyposażono w dodatkowe drzwi dla desantu między drugą a trzecią osią. Ostatecznie modernizacji poddano 100 pojazdów. BTR-60PBMD-3 to wariant przygotowany przez Bułgarów w 2004 roku na eksport. Silnik został wymieniony na pojedynczy kamaz, pojazd otrzymał nowe przyrządy celownicze oraz 8 wyrzutni granatów dymnych w prawym rogu i z przodu kadłuba i 6 na wieży, po 3 z każdej strony. Kuba. BTR-60-23 to wariant przeciwlotniczy, w którym wieżę zastąpiono odkrytą, obratową platformą wyposażoną w podwójnie sprzężone działka ZSU-23. Celowanie odbywa się przy pomocy przyrządów optycznych. Szacuje się, że powstało około 40-50 takich pojazdów. BTR-60-37 to wariant przeciwlotniczy, w którym wieżę zastąpiono odkrytą, obrotową platformą wyposażoną w podwójnie sprzężone działka 61K kalibru 37 mm. Szacuje się, że powstało 10-12 tych wozów. Pierwsza odmiana tego pojazdu wyposażona była w podwójnie sprzężone czechosłowackie działka wzór 53 kalibru 37 mm. BTR-60-73 to pojazd, w którym standardowe uzbrojenie zostało zastąpione poprzez zainstalowanie wieży z BMP-1, która wyposażona była w armatę 2A28 Grom kalibru 73 mm oraz karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm. Całość uzupełniała wyrzutnia kierowanych pocisków przeciwpancernych 9K11 Maliutka. Szacuje się, że powstało kilkanaście tych pojazdów. BTR-60-100 to pojazd wsparcia ogniowego.
W celu przeprowadzenia tej modyfikacji z BTR-60 usunięto wieżę i zastąpiono ją zmodyfikowaną wieżą czołgów z rodziny T-54-55 z armatą D-10-T2S kalibru 100 mm. Zmiana ta spowodowała przesunięcie silnika do przodu, pojazd nie jest już w stanie pływać jak oryginał, a także traci funkcję przewożenia desantu. Djibouti. BTR-60H90 to powstała w Djibouti, prawdopodobnie w pojedynczym egzemplarzu wersja, w której standardową wieżę zastąpiono pochodzącą z samochodu pancernego Panhard AML-90, która uzbrojona była w armatę kalibru 90 mm. Iran. BTR-60 BP Sedat to przeciwlotniczy wariant powstały w oparciu o zmodyfikowany w Iranie zestaw ZSU-23, który otrzymał nazwę Sedat. Działo umieszczono na odkrytej obrotnicy ustawionej w miejsce oryginalnej wieży. Proces sterowania i celowania odbywa się z wnętrza pojazdu. BTR-60 PB Sharam to wóz rozpoznania skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych. Wóz został pozbawiony wieży, w miejsce której zainstalowano aparaturę optyczną oraz specjalistyczny sprzęt do detekcji skażeń. Napęd i układ transmisji pozostał bez zmian. Do samoobrony wozu i załogi umieszczono zdalnie sterowaną wieżyczkę z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm oraz 4 wyrzutnie granatów dymnych po obu stronach frontalnej części kadłuba. Hejdar 5 to samobieżny stawiacz min. W przedziale desantowym i bojowym osadzono 36 miotaczy min po 18 na każdej burcie, przykrytych pancernymi pokrywami. Każda wyrzutnia może pomieścić 4 miny przeciwpancerne Mersat 2. Najprawdopodobniej istnieje możliwość stawiania ich z wnętrza pojazdu w trakcie jego ruchu. Do samoobrony pojazd posiada zdalnie sterowane stanowisko uzbrojone w WKM Deszka kalibru 12,7 mm. Hejdar 6 to wariant, w którym w miejsce oryginalnego modułu uzbrojenia zamontowano wieżę pochodzącą z BMP-1. Hejdar 7 to wariant, w którym oryginalna wieża została zastąpiona przez opracowany w Iranie moduł uzbrojenia, którego głównym atutem jest stabilizowana automatyczna armata kalibru 23 mm pochodząca z zestawu ZSU-23. Pojazd obłożono płytkami pancerza reaktywnego. Brak ingerencji w układ napędowy. Warianty modernizacyjne. BTR-60 BPM to modernizacja przygotowana przez zakłady Arzamas. Zastosowano w niej turbodoładowany diesel Kamaz 7403 V8 o mocy 260 koni mechanicznych oraz zmodernizowano cały układ przeniesienia napędu. Istniejąca wieża została zastąpiona nowszą wieżą BPU-1, dopasowaną do standardowej produkcji BTR-80, która ma podobne uzbrojenie, ale elewacja została zwiększona do 60 stopni. Poprawiono również opancerzenie, a standardowe wyposażenie obejmuje sprzęt do wykrywania i gaszenia ognia oraz systemy ochronne przed bronią ABC. Dotychczasowy sprzęt komunikacyjny został zastąpiony nowszymi systemami, takimi jak R-168 lub R-173 oraz zainstalowanym systemem nawigacji lądowej Gamma 2. 9K35M3K Kohan to zaprezentowana w 2007 roku modernizacja zestawu 9K35 Strzała 10, którą zamontowano na zmodernizowanym podwoziu BTR-60 BPM. Zestaw wzbogacono o nowy elektrooptyczny kanał celowania. W 2013 roku zakłady Muram Teplowoz zaprezentowały modernizację BTR-60 wyposażoną w nowy silnik diesla Yamas 236NE o mocy 230 koni mechanicznych. Jego montaż wprowadził zmiany w kształcie tylnej części pojazdu oraz w układzie przeniesienia napędu. Zasadnicza zmiana polega na użyciu nowej wieży MB203 uzbrojonej w stabilizowaną armatę automatyczną 2A42 kalibru 30 mm i sprzężony z nią KM7 62 mm, których kąty podniesienia mieszczą się pomiędzy minus 5 i plus 70 stopni. Na lewym boku zamontowano dodatkowo automatyczny granatnik AG-17 kalibru 30 mm. Do naprowadzania ognia służył celownik dzienno-nocny TKN-4GA. W 2011 roku zakłady te zaprezentowały wariant BTR-60M, który był gruntowną modernizacją BTR-60, zmieniającą całkowicie jego układ konstrukcyjny. Przedział desantów wraz z bojowym pojawiły się z tyłu pojazdu, a napędowy w środku.
Silnikiem był Yamas 236 NE o mocy 230 koni mechanicznych. Z tyłu pojazdu ulokowano wieżę MA7, na której uzbrojenie składa się WKM Kord kalibru 12,7 mm sprzężony z KMM PKT o kalibrze 7,62 mm. Na prawym boku wieży zamontowano automatyczny granatnik AG-17 kalibru 40 mm. Pojazd pozbawiono możliwości pływania. BTR-60M to modernizacja wozu zaproponowana przez prywatną ukraińską firmę Praktika. Modernizacja z oryginalnego transportera pozostawiła jedynie samo podwozie. Wymianie uległa cała górna część kadłuba, dzięki czemu wóz otrzymał współczesny wygląd, podłoga zaś uformowana jest tak, by rozpraszać siłę wybuchu. Silnik wymieniono na diesla Deutz DCD 2013 o mocy 320 koni mechanicznych, użyto również nowego systemu transmisji. Uzbrojenie oraz system kierowania ogniem uzależniony jest od wyboru kupującego. BTR-60MK to ukraińska modernizacja firmy Kord pochodząca z 2018 roku, w której wzmocniono opancerzenie pojazdu do standardu Stanag 3, zamontowano diesla Cummins o mocy 234 konie mechaniczne, zmodernizowano układ przeniesienia napędu, zamontowano nowoczesny system przeciwpożarowy oraz nowoczesne urządzenia obserwacyjne. Planuje się montaż modułu uzbrojenia zgodnie z wymaganiami potencjalnego klienta. BTR-60 Saimar to gruntowna modernizacja standardowego transportera w wariancie PA proponowana przez izraelską firmę Saimar. Z oryginalnego pojazdu pozostaje jedynie bryła kadłuba. Wymiana ulega cały napęd wraz z układem przeniesienia napędu. Całość zostaje połączona w power pack znajdujący się w tylnej podwyższonej części kadłuba. W pojeździe zamontowano 300-konny diesel firmy Caterpillar. BTR-60T to zaproponowany w 2017 roku przez ukraińską firmę Techimpex wariant wyposażony w moduł uzbrojenia BM-23-2, na który składają się dwie automatyczne armaty 2A7M kalibru 23 mm z 400 pociskami. Uzbrojenie dodatkowe składa się z jednego karabinu maszynowego PKT kalibru 7,62 mm. Silniki wymieniono na dwa diesle o mocy 140 koni mechanicznych każdy. Pod koniec lat 90. Meksyk zakupił w Ukrainie ponad 30 BTR-60 w wariancie cywilnym. Weszły one do służby pod oznaczeniem APC-70. Od razu zainstalowano na nich silnik wysokoprężny Cummins. Napęd w wodzie zapewniały dwa silniki benzynowe o sumarycznej mocy 180 koni mechanicznych. Cechą charakterystyczną tych pojazdów są trzy duże kuloodporne okna znajdujące się na burtach wozu. Pojazdy uzbrojone są w KM HK-21 kalibru 7,62 mm, które mogą być wymienione na granatnik automatyczny CIS-40 AGL kalibru 40 mm. Popularność BTR-60 spowodowała, że pojawiały się jego różne konwersje będące pojedynczymi, improwizowanymi wozami bojowymi. I tak w trakcie wojny domowej w Syrii, która wybuchła w 2011 roku, dało się w 2016 zaobserwować pojazd, który wykorzystywał podwozie z czołgu T-54, na którym zamontowano kadłub BTR-60. Tam również pojawił się wóz dowodzenia R-145 przebudowany na transporter opancerzony. Jego okna zostały powiększone i wypełniane szybami kuloodpornymi, a na bokach umieszczono antykumulacyjne ekrany prętowe.